No, z tym tytułem to już wiem, że będę miał całą masę hejtu, ale spokojnie, mam kontrę dla osób, które uważają mnie za wyłącznego hejtera DC. Także dzisiaj pogadamy sobie o pewnych różnicach między Captain Marvel i Wonder Woman. Do tego natknął mnie mój trzeci seans Captain Marvel, który podobał mi się jeszcze bardziej niż dwa poprzednie i o tym zaraz powiem. Ale najpierw chciałem przedstawić mojego gościa, Martę Najman, którą możecie w sieci szukać jako Ocean Soul, która jest członkiem oczywiście naszych napisów końcowych, a także podsłuchane.pl, gdzie masz swoje również podcasty. Tak, możecie mnie znaleźć w czytu o książkach, w gorących krzesłach o grach komputerowych i w sesjach na podsłuchu, które są zapisem naszych sesji RPG. Tak, i teraz będzie dłuższa przemowa, ostrzegam. Jakby ktoś znowu pojawiały się czasem komentarze, daj komuś do głosu, spokojnie, muszę przedstawić problem. Byłem, tak jak wspomniałem, trzykrotnie na Captain Marvel i za trzecim razem zaprosiłem na seans moją siostrę, która jest w ogóle nie Marvelową osobą, że tak powiem. Widziała ostatnio Ragnarok i podobało jej się, ale to nie oglądała, nie wiem, Civil War, Spider-Man Homecoming. To nie jest osoba, która leci na każdy film Marvela, bo to film Marvela. I bardzo podobał jej się seans Captain Marvel. I powiedziała mi coś takiego, że jak byliśmy mali, ona na bale przebierańców przebierała się za Batmana. Dlatego, że wtedy nie miała absolutnie żadnego innego wzoru. Nie miała na kim się wzorować, jeżeli chodzi o kobiece superbohaterki. I miejcie na uwadze, że chodzi tu przede wszystkim o masową popkulturę, jaką komiksy nie są. Co prawda, ponieważ były to lata 90., uważam, że komiksy niewiele by pomogły w tej kwestii. Zdarzało się podczytywać moje tensemiki, no ale wiecie, jak wyglądali zarówno mężczyźni, jak i kobiety w latach 90. No więc jeżeli popatrzymy na popkulturowe ikony, na przykład superbohaterki, no nie sądzę, żeby wiele dziewczynek mogło identyfikować się na przykład w latach 90. z Michelle Pfeiffer jako Catwoman i jej kostiumem bardzo charakterystycznym. Czy oczywiście w późniejszych latach. I teraz ma wreszcie superbohaterkę, z którą może się jakoś identyfikować. I zapytałem ją o Wonder Woman. Powiedziała, że Wonder Woman jest spoko, ale że z drugiej strony dalej czuje się, że jest trochę odległa. I Gal Gadot ma taką niesamowitą urodę, która pasuje do tej postaci, ale ona właśnie ma bardziej przypominać no, tą boginię. I no, Gal Gadot jest z zawodu przede wszystkim modelką, a zarówno modelki, jak i modele nie mają wyglądać tak jak przeciętny Kowalski, Śmiertelnicy. tylko wręcz kojarzyć się z tymi posągami greckimi, które mają właśnie tak idealnego człowieka przedstawiać. I przez to Gal Gadot pasuje do tej roli, a jednocześnie trochę dystansuje widza od samego ekranu. I jeszcze zanim oddam Ci głos, chcę koniecznie powiedzieć, gadamy tu właśnie o masowej popkulturze, przede wszystkim o filmach, może jakichś tam pochodnych serialach, natomiast nie o komiksach, no bo przeciętny Kowalski komiksów nie zna i jeżeli widzi tego typu postać, no to przede wszystkim będzie czerpał swoje wzorce z no, filmów, które są jednak docierają dużo, dużo szerzej. Więc chciałem się zapytać o twoje podejście do Captain Marvel, do tego, czy ona w ogóle według ciebie coś nowego wnosi do tematu. Więc zacznę od tego, że ja wciąż się przybieram za Batmana, jak widać. Czekamy na jakieś fajne ubrania z Captain Marvel, może dzięki filmowi wreszcie ktoś na to wpadnie, że właśnie też lubimy mieć za kogo się przebrać, czy z kim się identyfikować, także w takiej tej sferze powiedzmy ubioru. Ale już tak poważniej, to jak najbardziej jest zapotrzebowanie na takie postacie jak Captain Marvel i mam bardzo podobne wrażenia po Wonder Woman jak to, co powiedziałeś, że właśnie to była taka postać, bardzo taka posągowa i odległa i tak jak to było wcześniej trochę w komiksach rozróżniane, właśnie te postacie z DC, one były takie bardzo doskonałe, takie stanowiły takie wzorce do naśladowania i wspaniale było oczywiście obserwować ich przygody, oglądać je też teraz na ekranie, tylko że bardzo trudno się z takimi postaciami utożsamiać, moim zdaniem. I oczywiście to dotyczy tak samo męskich postaci, no ale właśnie w przypadku Wonder Woman ja zawsze czułam ten problem, że to jest taka postać doskonała, idealna, która ma te takie wręcz nieosiągalne dla śmiertelników cechy, no bo jest niesamowicie dobra, niesamowicie taka miłosierna, ma mnóstwo wiary w ludzkość. No i oczywiście jest idealnie piękna, no trudno się dziwić, skoro ma ten boski rodowód. No jest też osobą z trochę innego środowiska, tak? No, wychowaną na takiej rajskiej wyspie, w takiej no, idylii wręcz.
I kiedy kontrastujemy ją z Captain Marvel, no to okazuje się, że no Carol Danvers jest postacią kompletnie inną. No przede wszystkim o tych ziemskich korzeniach, ziemskim rodowodzie, przynajmniej na tyle, na ile na razie to wiemy z tego Marvel Cinematic Universe. No ale tak czy siak wychowaną na Ziemi, więc niejako kulturowo tak czy siak na pewno nam bliższą, którą obserwujemy w sytuacjach niekoniecznie idealnych. I właśnie przez to, że film pokazuje nam te chwile jej słabości, te wszystkie jej upadki, te momenty, jak ona dopiero musiała dojść do tego, żeby jakby obudzić w sobie tę siłę, zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, i zarówno jeśli chodzi o te jej supermoce, jak i takie no zwykłe ludzkie moce, taką chęć walki o swoje, czy właśnie takie postawienie się jakby oczekiwaniom innych osób wobec niej, no to to jest szalenie inspirujące i wydaje mi się, że daje nam jakby zupełną inną siłę niż ta, którą możemy czerpać oglądając na przykład Wonder Woman. No właśnie, jeszcze raz mówimy o filmach, bo tak, wiem, że w komiksach Wonder Woman kiedyś straciła moce, zaczęła ubierać się w obcisłe lateksowe ciuchy i założyła swój butik, a z drugiej strony Carol Danvers miała w pewnym momencie fazę, w której stwierdziła, że ocali ziemię, aresztując każdego, kto nie podporządkowuje się władzy, więc mówimy tutaj tylko i wyłącznie o filmach. Ale zgadzam się z tym, bo to też tak samo tyczy się męskich bohaterów i mi dużo bliżej zawsze było do Spidermana, który jest moim absolutnie ulubionym superbohaterem, niż na przykład do Thora, który uwielbiam Thora, uwielbiam to, jak Chris Hemsworth wciela się w Thora, ale jednak jeżeli założymy nawet ramy tego świata, no to dużo łatwiej byłoby w tym świecie zostać ugryzionym przez radioaktywnego pająka, czy nawet jak Kapitan Ameryka dostać super serum, niż urodzić się jako geniusz albo urodzić się jako synodyna. No to jest szczególnie może być trudniejsze. I właśnie dlatego tutaj do wszystkich, którzy natychmiast chcą już mi przylepić tą naklejkę hejtera DC, tak bardzo czekam na Shazama. Shazam od DC to jest właśnie ta postać, która trochę przełamuje te postrzeganie, o którym mówiłaś, kiedy patrzę na tych bohaterów jako te posągi, do których mamy inspirować. No bo Shazam to jest ten chłopiec, któremu czarodziej się pojawia, powiedz moim imię, dostajesz moce. Bum, dostaje moce. Ale poza tym jest takim zwykłym chłopakiem, który bawi się tymi mocami. I bliżej właśnie wydaje mi się jest też Carol. Też nie ma znaczenia to, jakie są te moce, bo ktoś może powiedzieć, tak, ktoś bliżej ci do Carol, bo ona lata i nie wiem, statki kosmiczne z pięści rozwala. Tylko jakby dlatego zawsze mi było na przykład bliżej do Supermana niż do Batmana. Superman jest niby tym bogiem, ale on wychował się na farmie w Kansas z kochającymi rodzicami, chodził do tej szkoły, miał te swoje pierwsze romanse, różne porażki zawodowe. Batman z kolei od małego trenuje pod okiem super gości, jest zawsze super bogaty, ma intelekt nie z tej ziemi i jakby no same moce nie mają znaczenia, liczy się ten całokształt. Tak, no właśnie w przypadku Carol fantastyczne jest to, że nie jest postacią bez skazy, że jest tak bardzo ludzka w tym, jak film ją nam obrazuje. Także jeśli chodzi na przykład no, o wygląd zewnętrzny, tak? Oczywiście mówimy to o dwóch bardzo pięknych aktorkach, które wypełniają te hollywoodzkie standardy, no ale jednak w tym, jak film nam je pokazuje, jak pokazuje nam je kamera, jak są, nie wiem, umalowane czy ubrane, no to Wonder Woman jest tą taką właśnie posągową pięknością, która w momencie swojej takiej tego pokazania nam tej swojej mocy, tego swojego takiego błyszczenia na ekranie, kiedy ma być tą inspiracją, no to wygląda właśnie jak modelka na wybiegu reklamująca szampon, kiedy ma tę idealną fryzurę i tak aż błyszczy od niej, prawda? Tą taką aurą doskonałości. No tymczasem Carol, kiedy jest nam pokazana w tym jej najbardziej inspirującym momencie, czyli w tej sekwencji, kiedy konsekwentnie się podnosi po upadkach, które nastąpiły w różnych momentach jej życia, no to wygląda tak jak przeciętna dziewczyna, która właśnie się przewróciła, tak? Jeśli jako dziecko spadła z rowerka, no to ma obite kolana, gdzieś tam pękniętą wargę, jest rozczochrana. Tam w błoto wpadła dosłownie. Tak, dokładnie. Jeśli tam właśnie nad swoim treningu wojskowym spadła z lin w piach, no to dokładnie wygląda jak osoba, która spadła z lin w piach, tak? No ubiera się też w totalnie jakieś przypadkowe tam ubrania, które akurat znalazła na wieszaku, czy zakłada czapkę z daszkiem i generalnie no wygląda, próbuje wyglądać tak jak na standardy filmowe, jak właśnie taka przeciętna dziewczyna z sąsiedztwa, którą gdzieś tam mogłaby być każda z nas, no i której przypadkiem dostały się te supermoce i trening kosmiczny, tak? To jest ta scena, o której mówisz, kiedy tutaj, uwaga, będą spoilery. Jeszcze nic nie spoilowaliśmy spokojnie, ale od tej pory już będą, więc ostrzegam. Kiedy ona stawia się najwyższej inteligencji i zaczyna się podnosić, no, dwie panie obok mnie zaczęły płakać ze wzruszenia. Ja też zaczęłam płakać. to był właśnie ten taki moment. Ale dzięki temu też na przykład Carol mi jest bliżej do Carol niż do Wonder Woman.
właśnie tego, że mam ten, widzę ten inspirujący moment tego podnoszenia się w dzieciństwie. Właśnie Karol gra w baseball, Karol gdzieś tam ściga się na gokartach, Karol gdzieś tam się wywala na plaży, coś tam robiąc, szarpiąc się z kimś. Mi też jest bliżej do tych tematów siłą rzeczy niż do wychowania na rajskiej wyspie. I właśnie odnosząc się do tego, jedna rzecz, za którą muszę koniecznie pochwalić, bo jakby kontrastujemy Karol mówiąc tym, że jest bliżej, co nie znaczy, że mówimy, że Wonder Woman to w ogóle nie powinna powstać i niech spada. Natomiast właśnie chcę tutaj pochwalić, bo Patty Jenkins w przedstawieniu Wonder Woman uniknęła tego, co było niestety z morą superbohaterek, czyli przeseksualizowaniu bohaterki. I jak mamy ten moment, kiedy ona wychodzi z tego okopu, który no, pod wieloma względami, jak niektórzy śmieją się, wygląda jak reklama jakiegoś L'Oreal czy czegoś takiego, no, ale mimo wszystko nie jest w żaden sposób... Czujesz to, że to jest ta taka inspirująca bogini, a niekoniecznie obiekt jakiegoś pożądania czy coś w tym rodzaju. No i to był niestety też problem Marvela, bo za każdym razem, kiedy mówimy o tym, że a tam Captain Marvel, nowa postać, co to nie było, innych postaci, no była Black Widow, która tak z filmu na film coraz mniej to pokazywali, bo w Iron Man 2, no to ona była po prostu ten dekolt, te Loki, po prostu i te pozycje, które jeszcze zajmowała w czasie walki, poza tam. Wszystko... Tak, to takie typowe, ta wyciągnięta noga gdzieś tak, tam, tak, nie? No, pochylenie się tak, żeby oczywiście było widać na wcięcie. Natomiast mimo wszystko, no Black Widow to jest trochę pod tym względem taki Batman. To jest super szpieg, która wychowana od małego w tajnym projekcie Red Room, gdzie tam od małego rosyjski szpieg. No znowu, nie ma tych punktów wspólnych. Scarlet Witch nie znamy, jej MCU przeszłości, znowu nie można się odnieść. No a Carol, nawet w tych krótkich scenach wiemy, że miała takie normalne dzieciństwo, jak do którego cała masa właśnie dziewczyn, kobiet może się po prostu odnieść. I wydaje mi się, że to jest taka jednak siła tego, napędowa jakby całej Karol. Tak, i też przeszkody, które jakby napotykała na swojej drodze. Ja widziałam w internecie mnóstwo, nie wiem, tweetów czy komentarzy gdzieś na Facebooku, że to, co spotykało Karol, czy to, co ona słyszała w ciągu swojego życia, spotykało bardzo wiele kobiet. I nawet jeśli, nie wiem, konkretnej osoby nie spotkało, to pewnie, nie wiem, słyszeliście o osobie, którą to dotknęło, czy macie ją gdzieś tam w swoim otoczeniu. Wiecie, te wszystkie teksty, że nie da rady, że po co się tu pcha, że to nie jest dla kobiet, czy to nie jest dla dziewczyn. I to są takie ludzkie codzienne problemy i fakt, że Karol to spotkało i potem, że w jakimś sensie się z nimi mierzy i tak dorasta do tego, żeby mieć siłę, żeby się temu w końcu przeciwstawić, no to jest jakby, to jest ten moment niesamowicie inspirujący. Nie dam, że rozwala statki kosmiczne, czy odpiera inwazję obcych, no bo jakby to jest tak samo odległe to jest w każdym... wypadowa tego stanie. Jakby ona nie wstała i nie pokonała swoich tych słabości, no to by nie rozwalała statków kosmicznych. To jest jakby rezultat tego. No właśnie Karol jest pierwszą postacią, przy której to jest nam pokazane, tak? No właśnie o Black Widow czy o Scarlet Witch, no nie widzieliśmy ich w takich sytuacjach. Jakby obserwujemy te ich moce, obserwujemy ich zmagania już właśnie z jakimiś, nie wiem, inwazjami kosmitów, ale bardzo je mało znamy jako ludzi, prawda? Jako takie, właśnie mało znamy tych słabości. I wydaje mi się, że między innymi dlatego jakby właśnie ten solowy film o Karol robi taką różnicę i był potrzebny, tak? Jakby wiele osób wreszcie się odnalazło, wreszcie pomyślało, wow, to jest film o mnie, o kimś takim jak ja. Właśnie miałem rozmowę nie tak dawno temu o tym, jak powinno się portretować kobiece bohaterki. Tu w odniesieniu w dużej mierze do filozofii doktora Marstona, czyli twórcy Wonder Woman, który zawsze podkreślał różnice w kobiecych bohaterkach i to, żeby chciałby pokazać jednak Wonder Woman jako trochę inną bohaterkę. Jak on ją pokazywał, to inna sprawa, tak jak mówię, nie odnoszę się do komiksów w tym momencie, ale jest ta pewna filozofia, że na przykład no, kobietom to przemoc nie przystoi i że na przykład Wonder Woman jej największym zagrożeniem jest Ares, znowu tu trochę filmy spieprzyły sprawę w trzecim akcie, ale idea była taka, że Ares jest, ponieważ jest bogiem wojny, czegoś, co jest kojarzone z mężczyznami, to jeżeli zostanie on pokonany tutaj znowu przez kobietę, zapanuje pokój na świecie, czyli znowu domena według Marstona kobieca. I przez jakiś czas miałem takie przeczucie, że tak wszystko powinno wyglądać, no ale jednak szczególnie po Captain Marvel i po tym jak mówiłem, jak widzę te wzruszenia, jak czytamy naprawdę rewelacyjne komentarze, czy pod moją recenzją tu na tym kanale, czy na napisach końcowych, kiedy mieliśmy naprawdę fantastyczne komentarze, osób, które, nie wiem, dziewczyna, która poszła z mamą na ten film, a nie oglądały wcześniej Marvela, czy coś takiego. I jak zachwycone są tym wszystkim, no to jest tak, jak powiedziałaś też wtedy, że no, kobiecość nie jest cechą charakteru. To jest i to, że Captain Marvel jest na dobrą sprawę
podobna pod wieloma względami do swoich męskich kolegów z Avengers, z którymi teraz będzie. I to, że jak trzeba, to może komuś dać w mordę albo strzelić w niego laserem i może być pilotem wojskowym i jakby to, że jest kobietą, ani ją nie ogranicza, ani nie powinno jej wytyczać innej drogi tylko z powodu płci, jest według mnie cholernie istotne i właśnie zapędzanie się w to wąskie postrzeganie, że faceci to powinni tak, a kobiety to powinny tak, no jest błędne i temu tego typu filmy jeszcze bardziej mi dają na przykład do myślenia. Tak, znaczy ważne jest to, żeby też tutaj dobrze nas zrozumieć, że właśnie my nie próbujemy antagonizować tych bohaterek wobec siebie. To nie tak, że właśnie Wonder Woman jest nieistotna, czy jest gorsza w jakimkolwiek sposób. Nie, właśnie to są zupełnie inne przedstawienia postaci kobiecych i ja na przykład totalnie rozumiem, jeśli ktoś, nie wiem, czuje się bardziej zainspirowany przez postać Wonder Woman, super, ale właśnie to pokazuje nam, jak różnych bohaterek potrzebujemy i argument pod tytułem, po co wam więcej filmów z pierwszoplanowymi bohaterkami, skoro dopiero co dostałyście Wonder Woman, a kiedyś tam wcześniej to dostałyście, nie wiem, Elektrę, Catwoman czy kogo tamkolwiek, to jest jakby żaden argument, bo no właśnie, bycie kobietą to nie jest cecha i tak samo jak potrzebujemy różnorodnych męskich bohaterów, którzy no będą różni, tak? Jedni będą bardziej śmieszkować, inni będą poważniejsi, jedni będą woleli swoim problemem rozwiązywać tak dancing w mordę jak Hulk, a inni będą woleli no jednak jakoś tak unikać konfrontacji, jeśli się da, jak na przykład Spider-Man i już wstawać do walki, no tylko jeśli to jest absolutna konieczność. No i tak samo jest w DC, tak? Tak samo jak mamy Batmana, mamy też Flasha, który jednak też będzie próbował swoich bohaterów zabiegać, zamiast po prostu im przywalić jak najmocniej. No to tak samo potrzebujemy tych różnorodnych bohaterek, super bohaterek, które będą, no będą po prostu różne, tak? No jedne będą bardziej uosabiać te, powiedzmy, stereotypowo kobiece cechy, czyli będą właśnie miłe i dobre i będą chciały tą swoją taką miłosierdziem uleczyć ten świat, bo wierzą w ludzkość, tak jak właśnie Diana. No a inne będą po prostu, no nazwijmy to takie silniejsze, twardsze, mają po prostu inne predyspozycje, tak? I to nie jest tak, że właśnie jedne z nich są lepsze, jedne z nich są gorsze, czy jedne są lepszymi wzorcami, nie wiem, dla dziewczyn, dla kobiet. No tylko super, żebyśmy miały z czego wybierać, bo do każdego przemówi co innego. No i tak samo do widzów męskich, tak? Którzy to oglądają. Też sobie wyobrażam, że dla kogoś z nich Karol będzie inspiracją, dla kogoś z nich Diana będzie inspiracją, no bo dlaczegoż by nie? Aczkolwiek tutaj znowu włącza mi się mój tak nazywany hater DC. No jednak wydaje mi się, że właśnie z Captain Marvel teraz trochę lepiej przemówiła, no bo jej bliżej po prostu, bo jest tą troszeczkę bliższą postacią. I tak jak mówimy, jakby jedna postać jest taka, z którą można się utożsamić, druga jest taka, którą można się inspirować. To jest jakby w tą stronę pociągnięte. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim ktoś powie, że to też tylko popkultura i w ogóle robimy te jakieś głupie przemowy. Niedawno miałem sytuację wśród znajomych rodziny, gdzie osoba, która zajmuje się reżyserią reklam, było zamówienie na reklamę, która miała być film, no, w stylu filmu akcji zrobiona. I już miała się tym zająć, ale okazało się, że zleceniodawca, jak się dowiedział, kto się tym zajmuje, to stwierdził, że jednak męska ręka jest do tego potrzebna i ostatecznie zmieniono. I usłyszałem, że właśnie później, że takie filmy jak Captain Marvel, no ale i Wonder Woman w dużej mierze, gdyby było ich więcej, to taka sytuacja by się nie zdarzyła. Dlatego, że zmieniłoby się trochę to postrzeganie, że okej, to jest tylko dla kobiet, to jest tylko dla facetów, tym nie powinni się zajmować, tutaj jest bardziej jakby... I wydaje mi się, że też jest siła Captain Marvel w dużej mierze. Wiele osób zarzuca temu filmowi przeciętność, ale to, że on jest tak bardzo podobny do genezy chłopaków, że tak powiem, jest w dużej mierze zamierzone, wydaje mi się, w tym filmie. Właśnie dlatego ta jej historia może ma swoje, oczywiście ma swój charakter, swoje problemy, ale wiele osób zarzuca pewną formułowość jakąś marvelowską, ale wydaje mi się, że jest tutaj to celowe, bo to właśnie ma pokazać to, że ona może też latać samolotem, ona może też ścigać się z chłopakami na tych samych zasadach, więc wymaganie od filmu z bohaterką, że nie, ona powinna być jakaś wyjątkowa, jakaś powinna odejść od tego, no nie wiem, czy byłoby najwłaściwsze w tym miejscu. Tak, ja się zgadzam i zgadzam się też z
jakby tym etapem właśnie tworzenia filmów, że dzięki temu, że pojawiają się superbohaterki na pierwszym planie, to studia filmowe wpadły na to, że hej, może dajmy te filmy też do stworzenia kobietom w dużej mierze. I wreszcie mamy za kamerą reżyserki, znaczy jak w przypadku Kapitan Marvel mieliśmy duet, mamy scenarzystki, mamy kompozytorki muzyki i tak dalej. I to jest też szalenie potrzebne, że może dzięki temu mamy szansę zobaczyć, że to, że na przykład filmy reżyseruje kobieta, nie znaczy, że ten film jest nagle jakiś zupełnie inny, w jakimś sensie, nie wiem, gorszy, tak? I że to nie jest tak, że, nie wiem, męski widz nie będzie się na nim dobrze bawił, że, nie wiem, nie będzie tam wspaniałych scen akcji, no bo wydaje mi się, że obie te produkcje, nawet jeśli no to są po prostu taka średnia, takie przeciętne filmy, no to są przeciętne na tym poziomie, do którego właśnie te studia nas przyzwyczaiły, tak? I tak samo właśnie, nie wiem, fakt, że za kamerą Captain Marvel stała między innymi kobieta, no to nijak tego filmu nie zmienia na gorsze. I to też jest fantastyczne. Dodam, pierwsza w historii kobieta reżyser, która otrzymała budżet na swój film 100 milionów lub wyższy. To też jest fajne, jak się zaznaczasz, a było to tamto, tamto. Patty Jenkins, potem Ava DuVernay i teraz można powiedzieć, że połowicznie, no bo Boden i Fleck to był duet, więc można powiedzieć, że połowicznie. To są trzy filmy, za którymi stoją kobiety jako reżyserki, które otrzymały powyżej 100 milionów, więc to jest cały czas jeszcze bardzo niezbadany grunt w Hollywood, dlatego też mówię takim optymistycznym akcentem, choć zacząłem od tego, jak Captain Marvel jest bliższa i dalej uważam, że jest i dalej uważam, że jest lepszym wzorcem pod tym względem, że można, że właśnie myślę, że więcej dziewczynek będzie chciało się za nią przebrać, będzie chciało bardziej myśleć o Carol jak ta swoja. No, ale z drugiej strony właśnie mówiąc o tym, że no Wonder Woman to ta, na którą można tam gdzieś w górę patrzeć i myśleć, być taka jak ona, myślę, że tym akcentem myślę, że można zakończyć i mówiąc, że mówię, ja widzę tutaj ten role model Carol, ale no, nie ujmuje Dianie tak wiele. Będziemy cholerny trzeci akt. No jeszcze wydaje mi się, że jedną z sił filmu Captain Marvel jest to, że nie zdecydowano się władować na wątku romantycznego. Tak. Że pozwolono zrobić film o kobiecie, która nie musi się zakochać, która nie musi w żaden sposób być gdzieś tam zależna od jakiegoś męskiego bohatera, nie musi ani, nie wiem, jego ratować, być przez niego ratowana, jakby, że w ogóle nie jest w żaden sposób budowana jej postać w odniesieniu do jakiegoś właśnie męskiego bohatera. I to jest też o tyle fajne, że no Marvel przyzwyczaił nas do tego, że te ich romanse są z reguły dość przeciętne, są gdzieś tam na trzecim planie, jeśli nawet są. Więc fantastycznie, że jakby oszczędzono tego Carol i że pokazano nam, że właśnie ta kobieca bohaterka może się koncentrować na sobie, na swoim rozwoju i na ratowaniu planety i nie musi jeszcze w tym czasie zawsze zdążyć się zakochać. I nie jest jedyna. Bo jak popatrzysz na też sporo problemów z kobietami, no to Justice League, Wonder Woman. Nawet w filmie Wonder Woman jest Wonder Woman, tak na początku jest ta rajska wyspa, ale potem otacza ją już tylko grupa facetów. Avengers, Black Widow, później doszła Scarlet Witch i mamy już, ale to dopiero kiedy? W Age of Ultron jeszcze ona w sumie nie była członkiem Avengers, za tą sprawę dopiero w Civil War widzimy, uwaga, dobrze mówię, dwie kobiety w całym składzie. I to jeszcze najlepiej, że potem, jak się już podzieliły strony, to oczywiście na jedną stronę inna. Tak. Każda strona miała tą jedną kobietę. Więc jest to, tutaj jakby jest to pokazane jako, okej, okay, no jest Nick Fury, jest jej przyjaciółka Maria, masz skład Star Force, w którym jest też Minerva, masz kapitan, to Dr. Lawson, która jest jej tym jakimś wzorcem, Marvel, jakby jest to, i to nie tak, że o, to w takim razie wróćmy same kobiety czy coś takiego, no to bardziej jest reprezentatywne, jest i Jude Law, jest i oczywiście Talos i tak dalej, więc tutaj jakby bardziej spróbowano się zastanowić się, jakby zróbmy film po prostu, który będzie był, czuł się naturalny pod każdym względem, a nie właśnie jak jest ta kobieta, to na piedestał i dookoła tylko mężczyźni, którzy, nie wiem, muszą, żeby zaznaczyć, jak ona wyróżnia się na tym planie. Nie no, Carol jest w swoim środowisku, jest... Tak, no tak samo w składzie właśnie Jon Roga też nie była jedyną kobietą, tak? Obok Minerwy. No dobra, no to chyba tyle, jeśli chodzi o ten temat. Dajcie znać, co wy sądzicie, jak odnosicie się sami do tego materiału. I proszę, bez komentarzy o hejterstwie DC, tak jak mówię, bardzo czekam na Shazama. To jest wreszcie ten właśnie przyziemny bardziej bohater. Z boskimi mocami, ale przyziemny, tak jak powiedziałeś przed chwilą. Moce nie kolidują z tym. Więc dajcie mi znać, jak wy to widzicie. I czy też... Szczególnie to jest pytanie do kobiet, ale też jeżeli macie młodsze koleżanki, czy w ogóle koleżanki w każdym wieku. Jeśli macie jakąś koleżankę.
czy siostrę, czy nawet mamę, bo też słyszałem historię właśnie, że ktoś z mamą poszedł na Captain Marvel i wreszcie był, mama nie interesowały Marvel, ale on Captain Marvel poszli i się dobrze bawili. Więc z tej perspektywy chciałbym wiedzieć, jak wy jako kobiety, czy wasze rodziny, właśnie jak wspomniałem, reagują na to, bo wydaje mi się, że to jest istotna sprawa, jednak popkultura kształtuje w jakiś sposób rzeczywistość wokół nas i te odniesienia no, fajnie działają. Także bardzo dziękuję Marcie za udział. Powiedz, gdzie można cię znaleźć jeszcze raz w internecie. Możecie wpadać na mój fanpage na Facebooku, Oskar wam podlinkuję go niżej. Możecie też wpadać na YouTube'a Podsłuchane i tam są podcasty, w których jestem, czyli Czytu, Gorące Krzesła i Sesja na Podsłuchu, no oraz oczywiście napisy końcowe, w których mam nadzieję pojawiać się od czasu do czasu. Jak najbardziej. Także trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.